Siemanko, witam Was serdecznie. Miałem nie nagrywać, no ale chyba jestem uzależniony od tego. Także będzie filmik, jest, w tej chwili oglądacie. Odpowiem Wam na pytanie, które często mi zadajecie. Płynie z naszego często kochanego community. I zadajecie mi takie pytanie. Czy jeżeli na przykład porównuje się do innych ludzi dużo, albo będą inne też przykłady, no to stwierdzacie, no to pewnie moje zachowanie, czyli tam wasze w tym wypadku, jest egotyczne. No i pytacie mnie, czy to jest w związku z tym źle, tak? Czy skoro uważam, że to jest egotyczne, to jest źle i nie powinienem tak robić. I ja odpowiem wam na to pytanie dzisiaj trochę pokrętnie, w sensie może nie pokrętnie, bo uważam, że najlepiej jak mogę, natomiast nie odpowiem na nie wprost, nie padnie tu odpowiedź, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Natomiast, żeby uzasadnić, dlaczego ona nie padnie i dlaczego w pewnym sensie uważam, że to pytanie jest źle zadane, no to będę się podpierał swoją ulubioną koncepcją, którą Wam wyjaśniam w poprzednich filmikach. Jeżeli ktoś nie widział, no to można sobie tam obejrzeć. Czyli operowania wysokoabstrakcyjnego versus operowania niskoabstrakcyjnego. Tak w sumie najlepiej byłoby to nazwać, bo też piszecie do mnie i mówicie, że to Was trochę myli, bo wydaje się, że wysokopoziomowe to jest coś dobrego, czyli jakby, że ktoś trzyma wysoki poziom, a tu nie o to chodzi, bo chodzi o to, że wysokopoziomowe to oznacza, że budujemy na warstwach, które ktoś inny zbudował i to nie zawsze musi być złe, żeby było jasne. Może mieć sens, to jest często funkcjonalne, natomiast jest to bardzo podatne na zniekształcenia. I jeżeli chodzi o operowanie wysokopoziomowe, czyli na tych warstwach abstrakcji, które ktoś tam nabudował, na konceptach mentalnych, które sami nabudowaliśmy, no to nie jest złe, to często ma jakieś swoje zastosowanie. Natomiast złe mam na myśli tutaj, czyli niosące negatywne konsekwencje, które można zmierzyć i wymienić, jest twierdzenie, że operowanie na wysokim poziomie abstrakcji to jest operowanie na faktach. Czyli ktoś na przykład opiera swoje twierdzenia na tym, że czegoś tam się nie robi, tak na przykład twierdzi, że profesjonalista czegoś tam nie robi, albo w wieku tym i tym tego się nie robi, i uważa, że to jest oparte na faktach, czyli to jest operowanie niskoabstrakcyjne jego zdaniem, że to jest jakaś prawda. A to jest nic innego jak koncept mentalny, bo to, że czegoś się nie robi w jakimś tam wieku, no to ktoś to kiedyś może ustalił, my się możemy z tym zgadzać, możemy nie zgadzać. Tak samo, że profesjonalista robi to czy tamto, to też będzie bardzo często umowne. I oczywiście czasami te umowy warto przyjmować. To też nie jest tak, że operowanie na niskim poziomie to jest negacja wszystkiego, co jest zbudowane, tylko chodzi o to, żeby tego nie robić bezkrytycznie, czyli żeby faktycznie rewidować świadomie to, jakie umowy my przyjęliśmy jako obowiązujące umowy społeczne. Czyli czy ja faktycznie chcę korzystać z definicji profesjonalisty takiej, do której się odwołuję, czy to jest moje, czy ja dobrze się z tym czuję, czy fakty, które za tym idą, są takie, które mnie odpowiadają w tym kontekście, czy też ja się z tym czuję na przykład źle, niespójnie, źle, no czyli właśnie niespójnie, czy czuję jakieś emocje, które są wskaźnikiem tego, że to nie jest ze mną kompatybilne, a twierdzę, że tak powinno być, bo przyjąłem bezkrytycznie społeczną umowę. Także taki mały disclaimer odnośnie tego. Natomiast ta koncepcja nam pozwoli, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Teraz, jeżeli chodzi o to, co to może być, o co tutaj Wam często chodzi, to jest na przykład coś takiego, że ktoś stwierdza, ja ostatnio miałem jakiś sukces, osiągnąłem jakiś sukces i zacząłem się porównywać z innymi, czyli udało mi się na przykład zarobić więcej pieniędzy, albo udało mi się poznać jakieś fajne osoby, albo udało mi się jakiś sportowy wynik osiągnąć, cokolwiek to nie będzie. Tutaj różne rzeczy można podmienić. I ktoś mówi, no a i w momencie, kiedy to się tylko pojawiło, to od razu w mojej głowie jest pełno myśli pod tytułem, jak to teraz ja jestem lepszy od innych, którzy tego nie robią, komu zaszpanuję, komu zaimponuję znowu tym. No i ktoś przychodzi do mnie i mówi, no ale to niedobre chyba, no bo przecież to jest takie egotyczne, tak, że porównywanie się jest egotyczne. Inny przykład, ktoś może powiedzieć, że zhejtował tam jakiegoś trenera, który mu w pewnym sensie odpala jakieś procesy, czyli na przykład mogą to być rzeczy związane z zazdrością, mogą to być rzeczy związane z tym, że on na przykład ma duże zasięgi, a ktoś ma małe i on czuje, że on może mądrzej powiedzieć niż tamten, no ale nikt go nie słucha i tak dalej, i tak dalej. No i tak naprawdę jest to na przykład związane ze złością, która tam jest pod spodem i na przykład jest to niezgoda na to, jakaś taka wewnętrzna, że
ktoś inny, kto może rzeczywiście się mija z prawdą w jakichś naukach, które głosi, no ale jednak ma większą widownię, większy odbiór i jest to jakaś niezgoda, no ale ktoś tak naprawdę zamiast stwierdzić, co tu, o co tutaj chodzi, no to zaczyna hejtować tamtego trenera, pojechał mu tam gdzieś komentarzu, czy gdzieś tam, czy rozpowiada w różnych społecznościach jakieś rzeczy na jego temat, no i też przychodzi i mówi, o no to takie egotyczne, ja się tu duchowo rozwijam, medytuję, wibracje swoje podnoszę, chcę wzrastać na tej skali Hawkinsa, jeżeli ktoś się nią posługuje, no ale tu kurde, no to tam temu nawbijałem, no to chyba to nie duchowe, takie, nie, takie egotyczne. Czyli to źle, czyli co ty Piotrek uważasz, czy ja to mogę robić, czy nie. I teraz no, moja odpowiedź jest taka, że ja nie jestem od tego, żeby ci mówić, co ty masz robić. Ja cię nie będę tu umoralniać, bo to nie jest blog na ten temat. Ja chciałbym tobie pokazać, o co tutaj chodzi, czy co ty robisz tak naprawdę i z czym to jest związane, żebyś na tym poziomie operował niskim abstrakcji, a nie na jakichś tam konceptach mentalnych. No bo te koncepty mentalne, no to jest tak naprawdę jakaś taka wewnętrzna hipnoza, czyli ty sam siebie swoimi myślami hipnotyzujesz, żyjesz potem w rzeczywistości, która nie do końca jest, można powiedzieć, obiektywna, chociaż nikt nie żyje w obiektywnej, ale tutaj chodzi o to, że ona bardzo się odkleja, odjeżdża gdzieś tam od tego, co można zmierzyć i czuć. No i trudno się potem z innymi dogadać, bo ta rzeczywistość nasza jest bardzo odległa od ich. No a jeszcze do tego trudno nam nawigować w świecie, bo nagle się okazuje, że nasza mapa jest niewłaściwa, czyli rzeczy nie działają tak, jak my myślimy, że działają, no i potem jest kurzenie i tak dalej. Nie? Więc tutaj no, są różne sytuacje. I teraz wracając do tych przykładów, tak? Czyli tutaj nie chodzi o to, żebyś ty sobie odpowiedział na pytanie, czy to jest źle, że to jest egotyczne, tylko zwróć uwagę na to, co to w ogóle znaczy. Znowu wracamy do pytań, które wiodą nas w stronę operowania niskoabstrakcyjnego. Tak? To jest pytanie, co masz na myśli mówiąc, co to dla ciebie znaczy. To są pytania, które wiodą z wysokoabstrakcyjnego myślenia na niskoabstrakcyjne. I co to znaczy tak naprawdę, że coś jest egotyczne? To jest pierwsze pytanie, które ja bym zadał. No i stosując tutaj te definicje, które wcześniej ustaliliśmy sobie, no to egotyczne to jest coś takiego, co jest mechanizmem obronnym, czyli stanowi strukturę obronną, mającą na celu, żebyś ty obniżył swoje napięcie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, czegoś tam nie czuł, a kosztem tego jest takie zniekształcenie percepcji. Czyli to egotyczne to znaczy to. I teraz to jest dobrze, żebyś sobie z tego zdawał sprawę, że jeżeli robisz coś, co twoim zdaniem jest egotyczne, no to to oznacza, że robisz coś, co twoim zdaniem ma na celu, żebyś ty czegoś nie czuł. Okej? To znaczy egotyczne. I teraz to jest zejście z poziomu, bo to już jest jakiś znowu poziom wysoki operowania, nie? Egotyczne. To jest jakiś koncept. Ego jako taki też jest koncept mentalny, nie? I to nie jest źle, że my go stosujemy, tylko żebyśmy wiedzieli, że to jest koncept. Natomiast na poziomie niskim jest po co to jest. Czyli żeby nie czuć emocji. No i teraz jak sobie przedefiniujesz, czyli zadasz sobie pytanie, zamiast tego, ja coś robię egotycznego, czy to źle, no to zadaj sobie pytanie, ja coś robię, żeby czegoś nie czuć, czy to źle. No, to już sensowniejsze pytanie, tak? No bo nie ma na to znowu odpowiedzi, ja ci na pewno jej nie dam, bo to też nie jest tak, że zawsze to będzie źle. Albo żeby czegoś nie czuć, żeby czegoś nie wyrazić na przykład. To może czasami być funkcjonalne, to nie jest tak, że zawsze te mechanizmy są szkodliwe, bo gdyby tak było, to byśmy ich nie mieli. Bo tutaj jest kwestia obniżenia tego napięcia, więc jeżeli na przykład masz rozmowę biznesową i miałbyś się wydrzeć na klienta, bo poczułeś złość i sobie pozwoliłeś, żeby cię wypełniła i na tym spotkaniu biznesowym tam buzuje wszystko w tobie, no to nie byłby to zbyt dobry pomysł według mnie. Oczywiście zależy od kontekstu, no ale trudno mi znaleźć taki, żeby to było dobre, żeby tam wyskoczyć na niego i się wydrzeć. Więc poniósłbyś wtedy koszt, tak, gdybyś tak zrobił. I to dlatego być może niewyrażenie tego byłoby dobre. Natomiast co trzeba sobie zdawać sprawę, że to też ma koszt. To jest ważne zrozumienie, tak? Też to ma koszt. Nie jest tak, że to za darmo jest, że czegoś nie czujesz. Nawet definicja mówi tego o tym w książce o psychologii klinicznej, że kosztem
chwilowego zniekształcenia percepcji lub trwałego, co można by dodać, jeżeli sobie tego nie uświadomimy. Więc możesz ponieść koszt związany z pójściem za jakąś tam emocją i wyrażeniem jej w pełni, w sytuacji, w której byłoby to nieadaptacyjne, ale tutaj też jest koszt. I odpowiedź, czy to jest dobre, jest w tym, który koszt jest wyższy. I odpowiedź jest też w tym, co ty potem z tym zrobisz, jak już minie to zagrożenie, jak już będziesz w sytuacji, gdzie możesz już to bezpiecznie wyrazić. Czy ty to zrobisz, czy będziesz dalej chciał nie czuć wtedy? To jest kluczowe tutaj pytanie. I teraz idąc jeszcze do tego przykładu drugiego, czyli jak tam się napinasz, no to często jak sobie wyobrażasz w głowie, że ty jesteś lepszy od innych, no to też to znowu jest, jeżeli to jest egotyczne, jeżeli to czujesz, że to jest egotyczne, no to prawdopodobnie to robisz po to, żeby czegoś znowu tu nie czuć. I czego ty tam nie chcesz czuć? Może jakichś zranień, które oni ci zadali kiedyś, może jakiejś frustracji związanej z tym, że oni kiedyś byli od ciebie lepsi, może głosu za mało ci dają. Co tam jest pod tym? To by się trzeba nad tym zastanowić. Natomiast chciałbym z tego filmu, co do wyniesienia jest, co chciałbym, żebyś wyniosła, no to, żeby nie zastanawiać się nad tym, czy ja robię coś egotycznego i czy to jest źle, tylko żeby powiedzieć sobie tak, okej, ja coś robię, żeby czegoś nie czuć. Czy ja jestem gotowy, żeby się temu przyjrzeć? To jest pytanie, które warto sobie zadać. Nie, czy to jest źle, że to jest egotyczne. Czy ja jest, to jest z wysokiego poziomu abstrakcji. Z niskiego poziomu natomiast leci pytanie, czy ja jestem gotowy, albo na ile może, bo to też nie jest 0-1, na ile ja jestem gotowy, żeby się z tym zmierzyć, żeby się z tym spotkać? Czy ja wiem, od czego tam uciekam? Czego ja nie chcę tam czuć? To jest lepsze pytanie. I to jest, myślę, że taka odpowiedź do mocnej refleksji, do której ciebie serdecznie zachęcam. Dzięki serdeczne. I jeżeli się tobie to podobało, ta rozkminka, no to napisz w komentarzu albo zostaw łapę w górę, bo to też wtedy pozwoli, żeby dotrzeć do większej liczby ludzi. Dzięki jeszcze raz.